sprawdź te graty. Cześć, tu Maciek z Postęp Studio. Dzisiaj przyszła pora na testy. Dzisiaj testujemy Empirical Labs Pump, czyli dokładnie rzecz biorąc distresora w formie 500. Przetestujemy sobie bębny, przetestujemy basy, przetestujemy wokale, a potem całą sumę i zobaczymy, jak nam to gra. Jest to nie lada gratka, bo to jest pierwszy w Polsce egzemplarz, a co więcej, jest to pierwszy analogowy grat marki Empirical Labs, który posiada wspaniałą funkcję atak modulacja, która wcześniej pojawiała się tylko w formie wtyczkowej. No to jak przechodzimy do testów, to warto powiedzieć, na jakim materiale będziemy pracować. Będziemy pracować na bardzo prostym materiale. Będzie to bas, będzie to perkusja oraz wokale. Na samym końcu sprawdzimy też, jak ten kompresor zachowuje się na całym miksie. Co do samych kwestii technicznych, materiał, który będziemy przepuszczać przez pampa, będziemy odsłuchiwać na monitorach odsłuchowych ATC SM45. A do kontroli naszych odsłuchów mamy Heritage Audio RAM System 5000, którym możemy sobie kontrolować nasz sygnał właściwie z każdego miejsca w studiu. Zacznijmy omawiać sobie samo urządzenie i zobaczmy, jakie funkcje nam daje. Od samej góry, na początku mamy inny, czyli po prostu sygnał wejściowy. Czym więcej sygnału wejściowego, tym oczywiście bardziej będziemy dobijać się do thresholdu i ten sygnał będzie mocniej uderzał nam w sam kompresor i będzie większą kompresję oczywiście wywoływał. Dalej mamy ratio, czyli współczynnik i oczywiście czym większa, tym ta kompresja będzie głębsza i bardziej zauważalna. Dalej mamy atak oraz release i w release mamy taką specjalną funkcję, która nazywa się opto i dosłownie biorąc, kiedy przejdziemy już sobie tutaj na funkcję opto, to producent gwarantuje nam, że ten release będzie się zmieniał w zależności od tego, jaką wartość miał sygnał na samym końcu jego wybrzmiewania. W związku z tym będzie to bardzo dobre ustawienie na przykład do basów czy wokali. Dalej mamy właśnie tą całą nowinkę techniczną, którą jest właśnie atak modulacja, bo atak modulacja pozwala nam, kiedy na przykład bardzo intensywnie skompresujemy materiał, który ma dużo transientów, na przykład perkusję, to jesteśmy w stanie atak modulacją troszeczkę zmodulować wartość ataku, tak żeby transienty pozostały nieruszone, a nawet wzmocnione i przez to ten nasz materiał może być skompresowany i jednocześnie mieć bardzo dużo takiego punchu, bardzo dużo dynamiki dalej możemy w nim uzyskać, mimo na przykład głębokiej kompresji. Na samym końcu mamy out, no i oczywiście out pozwala nam sterować sygnałem wyjściowym tego kompresora. Tutaj jeszcze mamy oprócz tego oczywiście bypass, dzięki któremu możemy wyłączyć cały proces. No i troszeczkę wyżej mamy saturację, to jest klasyczne dla distresora, ponieważ distresor znany jest z tego, że generalnie możemy saturować rzeczy i dodawać im bardzo dużo takich częstotliwości harmonicznych. Dużo się pojawia takiego lekkiego brudu drive'u, który bardzo fajnie działa na traki i pozwala wydobyć z nich jeszcze większą głębię. No i druga funkcja, czyli dead, która tak naprawdę jest pewnego rodzaju high pass filtrem, dzięki któremu będziemy na przykład w przypadku kompresowania perkusji, będziemy chronić kompresor przed tym, żeby za mocno nie pompował pod wpływem niskich częstotliwości, które w tej perkusji, czy właśnie na przykład w basie będą się pojawiały. Nie przedłużając, przechodzimy do działania. W związku z tym posłuchajmy, jak brzmi na bębnach. Zobaczymy, jak za chwilę bębny brzmią nam przez tego potwora. Na początku usłyszymy kompresor w formie bypass i po prostu usłyszymy, jak brzmi sygnał jeszcze nie kompresowany, a za chwilę skompresujemy, ale zanim, to na początku powiedzmy sobie, jakie są ustawienia kompresora zastosowane do bębnów, bo są specjalnie wykręcone w taki sposób, żebyśmy mogli przetestować atak modulację. No więc po pierwsze, nie będziemy zajmować się inputem, on nas tak mocno nie interesuje. Ratio to jest 6:1. W tym momencie będziemy mieć ustawiony release na około 2 milisekundy. A tak mamy ustawiony najszybciej jak się da, czyli 0,2 milisekundy w tym celu, żebyśmy mogli sprawdzić, jak atak modulacja zachowa się w bardzo skrajnym przypadku. Nie przedłużając, przechodzimy do odsłuchu. No dobrze, no to słuchamy. I wyłączamy bypass. No i jak słyszymy od razu, Empirical Labs zafundował nam niezłe pumpy dalej. Natomiast jeszcze nie wypróbowaliśmy dwóch funkcji, które są pewnym system sellerem tego wspaniałego urządzenia, czyli nie wypróbowaliśmy klasycznej saturacji z distresora i nie wypróbowaliśmy tej atak modulacji, w związku z tym zrobimy to teraz jednocześnie. Na początku włączymy saturację, a potem postaramy się jeszcze wydobyć na te transienty, które nam oczywiście troszeczkę gdzieś tam uległy skompresowaniu ze względu na szybki atak. No to przechodzimy do części drugiej, saturacja, atak modulacja. Włączamy saturację i od razu słyszymy więcej takiego brudu, słyszymy więcej treści. To wszystko się zrobiło dużo bardziej tłuste.
Sygnał też odrobinę poszedł nam do góry, siłą rzeczy pojawiło się więcej harmonicznych. No i proszę Państwa, teraz pobawmy się atak modulacją. Będziemy ją powoli odkręcać i będziemy słuchać, jak zachowują się transienty. Siłą rzeczy oczywiście sygnał jest dużo wyższy niż był przed chwilą, bo transienty nam mocno wracają i bardzo aktywnie działa w tej chwili ta funkcja, dlatego sobie troszeczkę ściszymy. No i na sam koniec posłuchajmy, jak brzmi już z pełnym wykorzystaniem funkcji. I jak będzie brzmiał na bypassie. Tak brzmi to przed, a tak brzmi pump it up. Dobrze, przechodzimy do basu. W basie ustawienie kompresora, atak na 10 milisekund, release mamy ustawiony na opto, czyli na specjalnym trybie, który przez producenta jest wskazywany jako ten, który będzie bardzo dobrze zachowywał się właśnie na basie. Atak modulacji nie używamy w tym przypadku, bo to mamy do czynienia właściwie z subbasem. No i oczywiście dodajemy i saturacji z naszego pumpa, dodajemy także high pass filter, który pomaga nam uchronić ten kompresor, tak jak wcześniej mówiłem, przed zbyt dużym pompowaniem, jak to nazwał też producent. Nie przedłużając, przechodzimy do testów. Na początku bypass. No i włączamy. Zrobił się troszeczkę bardziej okrągły, słyszymy, że jest dużo bardziej, wydaje się, potężny, tak? Bo nie dość, że mamy do czynienia z kompresją, to jeszcze dodaliśmy mu troszeczkę harmonicznych, których wcześniej w tym tracku nie było. W związku z tym ten track się powiększył, zrobił się dużo bardziej tłusty. Myślę, że bardzo fajnie współgrałby z bębnami, ale to sprawdzimy sobie na końcu, kiedy już przyjdzie pora na skompresowanie sumy. Pokazuję jeszcze, jak brzmi przed kompresją. I po kompresji. No, słychać od razu różnicę. Jest to różnica właściwie diametralna, dlatego że zmienia się w ogóle charakter tego basu. No i dobrze, teraz posłuchamy sobie, jak brzmi nam wokal, a dokładnie wokale, bo to jest grupa wokali przetwarzana przez pumpa. Przechodzimy do testów. Jesteśmy oczywiście na początku w bypassie. I włączamy. No, dostały dużo więcej mięska, nie? Słyszymy, że się zrobiło dużo szerzej. Jeszcze raz bez. Jeszcze raz z. Bez. I ostatni raz z. No i dobrze, to co mogliśmy usłyszeć, to że te wokale dostały bardzo dużo mięsa, ponieważ ta saturacja w pumpie działa bardzo poszerzająco dla tych tracków. One dostały więcej mięska, wydają się dużo bardziej zauważalne i też oczywiście, kiedy będziemy miksować przez takie urządzenie tego typu, czy w ogóle, generalnie rzecz biorąc, wokale, to powinniśmy uzyskać dużo więcej tego fajnego właśnie mięska, które będzie się przebijać w miksie, które pozwoli nam przeciąć ten wokal przez inne traki i nadać mu bardzo dużo takiego fajnego, ciepłego charakteru. No i na sam koniec sprawdzimy sobie, jak distorsor w formie 500 podziała na sumę. Na początku jesteśmy w bypassie, a za chwilę oczywiście zakomunikuję Wam to, kiedy tylko włączymy działanie tego wspaniałego potwora. I włączamy. No, zrobiło się bardzo, ale to bardzo tłusto, nie? Oczywiście wszystko się skompresowało, ale też nabrało dużo więcej fajnego charakteru.
rzeczywiście nie jest to absolutnie urządzenie dla wegan. Tutaj uzyskaliśmy bardzo, ale to bardzo dużo mięska, a wystarczyło tylko włączyć i zrobić lekkie ustawienie niektórych parametrów i naprawdę uzyskujemy naprawdę fajną, tak naprawdę nawet glukompresję w wypadku tego urządzenia. Dlatego wszechstronne urządzenie, myślę, że warto sprawdzić, zwłaszcza, że jego cena nie jest zabójcza i myślę, że wielu użytkowników będzie sobie mogło pozwolić właśnie na taki moduł 500, ponieważ cena za sztukę to jest 3800 polskich złotych, czyli właściwie możemy powiedzieć, że za parę stereo zapłacimy około 7600, co nie jest dużą sumą za niesamowity kompresor do zadań specjalnych, także w Waszych domach. Czyli podsumowując, można zrobić świetne urządzenie w dobrej cenie? Można! Thank you.